Dzień dobry, moi drodzy. Cześć, Kuba. Cześć, Kuba. Dziękuję, Aneta. Ja również pozdrawiam. Poczekamy jeszcze chwileczkę. Kuba, to nie jest tak, że rower odpaliłem, tylko go postawiłem w kadrze, żeby była jakaś ciekawa scenografia. No co, chciałbyś mój kaloryfer oglądać? A poza tym kupiłem sobie fajny rowerek, to się chwalę. Trek, gravel, którym zresztą mieliśmy w najbliższy weekend pojechać wspólnie z 14, jak się okazuje, mastersami, osobami towarzyszącymi na gravelowe szaleństwo, do serw, do przepięknych apartamentów, których gospodarzami jest Edyta i Wojtek Masalscy, u których gościmy, kiedy jeździmy na obozy open water na przełomie maja i czerwca. W tym roku również taki obóz planujemy, ale chcieliśmy zrobić rozgrzewkę przed obozem letnim, open water i pojechać na gravelowe szaleństwo, ponieważ trasy Suwalszczyzny i Pojezierza Augustowskiego, przepięknych terenów, są wymarzonym miejscem dla kolarzy, którzy chcieliby po szutrach troszeczkę pośmigać w otoczeniu pięknych jezior, lasów. Witam, Wojtku. Wojtek Kobylarczyk, trener, czyli doktor, już jest na nasz oprawca na czacie. Wojtku, musisz chwilę zaczekać. Wojtek przygotował dla Was ćwiczenia, pierwsze ćwiczenia ze sprzętem domowym, z którym można ćwiczyć i utrzymywać formę, a tak naprawdę nawet poprawiać technikę dźwigania ciężarów, technikę budowania siły, która później przyda Wam się, kiedy wrócicie na sale gimnastyczne, na siłownię. Mam nadzieję, że będziemy mogli skorzystać z porad Wojtka. No proszę, i Renata Wietrzyńska. No zapraszam pozostałych naszych mastersów, żebyśmy tutaj licznie ze sobą przebywali. 60 osób, no jestem zaskoczony. Naprawdę, to jest bardzo, bardzo miła informacja dla mnie. Ja czasami przeskakuję sobie na Facebooka. Nie mam podglądu na Facebooku, mam natomiast podgląd w programie BeLive TV, ponieważ z takiego programu korzystam. To jest program, który jakiś czas temu pokazał mi Daniel Kondraciuk w ramach naszego projektu Run Forest. Korzystam, uczę się. Dzisiaj też będę się uczył i mam do Was prośbę, żebyście wybaczyli mi błędy, które będą tutaj powstawały, jakieś zacięcia, niedociągnięcia. Trochę do programu się przygotowałem. Dziękuję również tym, którzy mnie wspierali w budowaniu takiej platformy. Chciałbym wspomnieć o autorze nazwy do naszego broadcastu, Suchy Tor. Pomysłodawcą jest Dario Paprocki. Nasz copywriter, osoba, która wymyśla teksty i tłumaczy, dubbinguje filmy, seriale, jest również autorem tekstu takiej bardzo popularnej piosenki dla dzieci. No nie jestem dzieckiem, moja córka też już chyba troszeczkę wyrasta, dlatego muszę skorzystać z podpowiedzi Lili i Plaf. To jest Spacer to przygoda zdrowa. Taka piosenka dla dzieci, która zdobyła już 39 milionów odsłon na YouTubie. Także chciałbym chwalić się, że mamy mastersa wśród nas, który potrafi i pisze piosenki bardzo popularne, teksty. Jeżeli chcecie skorzystać z jego usług, to oczywiście łatwo znaleźć Daria Paprockiego na Facebooku lub na Messengerze i skontaktować się z nim. Bywa na treningach na Polonii o godzinie 20, pływając w grupie Moniki. Co prawda szybko na Polonii go nie zobaczycie, no bo niestety pływalnie w Polsce są pozamykane. Jeżeli chcemy pływać, to chyba najbliżej w Szwecji, ponieważ jak donosi nasza czołowa triatlonistka Asia Sołtysiak, tam baseny są otwarte. Szwedzi, podobnie jak Anglicy i Holendrzy, nie przejmują się koronawirusem, puścili koronę na żywioł i liczą na to, że społeczeństwa te z północy są silniejsze. Kiedy bywacie w Anglii, bo pewnie wam się zdarzało,
Widzieliście, że nawet zimą tam dzieci biegają w krótkich spodenkach do szkoły. W związku z tym premier Wielkiej Brytanii może być przekonany, że jego społeczeństwo jest super zahartowane. Słuchajcie, trochę gadam, dlatego że czekam, może pojawi się jeszcze więcej osób na naszym podcaście. 61, liczba nie wzrasta, 62, w związku z tym powolutku będziemy zaczynali naszą przygodę z suchym torem, broadcastem Suchy Tor. Nie uciekajcie, przybywajcie, jeżeli chcecie uczestniczyć w programie, to zapraszam, zadawajcie pytania. Dario właśnie pozdrawia mocno, czyli słuchał nas, słuchał komplementów. Mam nadzieję, że się przydadzą w tych trudnych dniach nie tylko Dariowi, ale wszystkim wam, bo pewnie też poddani jesteście częściowej kwarantannie, którą sobie sami zafundowaliście. Ja piję wodę z pomarańczą, właśnie chwaliłem się przed chwilą telefonicznie Danielowi Kondraciukowi, że zrezygnowałem z cukru. To nie jest żadne postanowienie, ale nie wiedzieć czemu od czwartku, kiedy postanowiłem, że jednak będzie trzeba ograniczyć aktywność i również pozostać większą część dnia w domu. Okazało się, że zorientowałem się dzisiaj, że cukru nie spożywałem. Myślę, że to jest również pomysł dobry dla was, mastersi, żeby ograniczyć może spożycie cukru w tym okresie, żebyśmy w formie wrócili na pływalnię, kiedy założymy kostiumy, slipki. Nie okazało się, że tu czy tam gdzieś coś wystaje, bo przesadziliśmy z dietą, bo na przykład zrobiliśmy za duże zapasy i te duże zapasy przełożyły nam się na zapasy, które nam się zgromadziły na wysokości nerek. No dobrze, moi drodzy, podobno śmiech to zdrowie, więc haha ode mnie, dla nas wszystkich, od Doroty. No jeżeli lubicie się pośmiać, to ja mam dla was jeszcze takie fajne tutaj memy. Zobaczcie, jak niektórzy tęsknią za pływaniem i sobie przygotowali w ten sposób miejsce do kąpieli. Słupek, który towarzyszy kąpieli, przypomina pewnie pływalnię i czas spędzony na basenie. Co my tam jeszcze mamy na taką rozgrzewkę, co ja sobie wybrałem? No, nasz... Och, przepraszam, musimy zdjąć słupek i zrobić w ten sposób, a nawet w ten. Z ostatniej chwili Chuck Norris miał kontakt z koronawirusem COVID-19. Wirus przejdzie 14-dniową kwarantannę. Nie męczę was już memami. Ostatni, obiecuję. Obiecuję, nie mogę go coś pokazać, zaraz spróbujemy. Och, chyba teraz pójdzie. Och, i właśnie, to jest pierwszy raz w historii, kiedy oryginał pochodzi z Chin, a kopia z Włoch. Myślę, że to może być śmieszne. O, właśnie, niektórzy podobno mają zapasy cytrynówki. Myślę, że alkoholizowanie się w tych dniach też jest trochę niebezpieczne, bo możemy się do tego przyzwyczaić, kiedy się nudzimy, wiemy jak to jest na wakacjach. Co to za izotonik? Tomek pyta, to jest woda z cytryną, naprawdę woda. Ja nie potrzebuję nic na rozgrzewkę. Tak, Kasia, to jest woda. Kasia Mościcka również się troszczy o mnie, czy przypadkiem nie alkoholizuje się w niedzielę, ale przecież jutro nie jest normalny dzień pracy, bo ja nie mam pracy, tak jak nasi trenerzy w większości również nie mają pracy, bo ich miejsca pracy zostały pozamykane. No właśnie, jak żyć bez pływania, jak żyć bez pływalni? Mogę wam coś na ten temat powiedzieć, bo całkiem niedawno, 7 lat temu, miałem przygodę, która wykluczyła mnie z aktywności fizycznej przez 9 miesięcy. Nie mogłem takiej aktywności podejmować, tym bardziej nie mogłem wskakiwać do basenu. Zobaczcie, żyję, pływam nadal i mam się chyba całkiem dobrze. Także nie przejmujcie się, jeżeli wy będziecie mieli miesięczną czy dwumiesięczną przerwę z pływaniem. Jeszcze głodniejsi, jeszcze z większą ochotą wrócicie na te baseny. No dobra, cytrynówka na pewno nie jest zła, ale to niestety nie jest cytrynówka, może stety.
bo pewnie nie chcielibyście, żebym prowadził program po cytrynówce. No właśnie, jak żyć bez tego pływania? Zobaczcie, jakie ja mam tutaj gadżety. Mogę wprowadzić tytuł na tablicę. Wy pytacie wciąż właśnie, jak możemy żyć bez tego pływania. No normalnie, normalnie. Co prawda dzisiaj słyszałem w rozmowie telefonicznej od Andrzeja Pasiecznego, mojego konkurenta z Elbląga, którego serdecznie pozdrawiam, że to już jest koniec jego kariery, że on już nie odbuduje formy, jeżeli przez kilka lat, przez kilka miesięcy nie będzie teraz pływał i kończy chyba z tym sportem. No nie wiem, czy to jest dobre podejście, może dramatyzuje, a może to jest rodzaj już koronawirusowej depresji. No tak, ale jak żyć bez pływania, pewnie dowiemy się w tym, również w najbliższych, albo przede wszystkim w najbliższych odcinkach broadcastu Suchy Tor, no bo niestety taki suchy on pozostanie. Nikt nie mógł przewidzieć tego, co się stanie. Słuchajcie, ja jeszcze w poniedziałek, czyli niecały tydzień temu, spotkałem się na korytarzu z prezesem Wodnego Parku Warszawianka. Zmierzaliśmy w kierunku restauracji Boston Port, w którym po treningach grupy lunchowej spożywamy posiłki. Zażartowałem sobie: panie prezesie, kiedy zamykamy pływalnię? Prezes też się uśmiechnął i powiedział: no chyba nie prędko, chociaż nie wiadomo. Na korytarzu również była pani, która odpowiadała za, jak to się nazywa, powierzchnie płaskie, za czystość tych powierzchni płaskich i nie tylko, i zapewniała, że środki do dezynfekcji jeszcze mają w zapasie, ale również mają zaprzyjaźnione hurtownie, które będą dostarczały odpowiednie preparaty do zabezpieczania przed wirusami, a woda chlorowana, wiadomo, nie szkodzi pływakom. Zobaczcie, nie minął tydzień, jak obiekty zostały zamknięte, w związku z tym, że nikt nie mógł przewidzieć tego, co się stanie, no to tym bardziej nie możemy przewidzieć tego, co będzie. I to jest, niestety, nie jest pocieszające. No tak, Tomek Madej mówi, że jest przecież ice swimming. No jest ice swimming, tylko Tomku, znowu przypomnę, no to nie jest dyscyplina masowa, w której będą uczestniczyli pływacy w nawet 90%. W związku z tym myślę, że to nie jest jednak dla wszystkich, ale oczywiście ci, co lubią wchodzić do zimnej wody i w niej jeszcze pływać, no to w ogóle świetnie. Bartek Ostrowski pojawił się na czacie. Na ostatnim treningu, kiedy płynąłem kraulem ratowniczym, nie dogoniłem zawodnika przed sobą. Do tej pory żałuję. No może za miesiąc, dwa będziesz mógł popływać, poprawić pływanie waterpolowe i ci się uda. Agnieszka Frank-Dębińska, dzień dobry Agnieszko. O, wujek Andrzej stwierdził Mikołaj. Pozdrawiamy, słuchamy. Mikołaja oczywiście również pozdrawiamy i całą waszą rodzinę. Mówiłem, że zamknął w poniedziałek Tomek Madej. Tak, Tomku, ty zawsze jak powiesz, to musi się to sprawdzić, także jesteś, no po prostu przewidujesz i nie musisz, albo może wróżysz z kart po prostu, ale tego nie wiemy. Tak, Marta Kośla, my się we wtorek żegnaliśmy z basenem. No właśnie, ale wy już wiedzieliście, że ten basen będzie zamknięty, a my w poniedziałek dopiero sobie żartowaliśmy. Jeszcze takie znamienne było to, że kiedy wychodziliśmy w środę po ostatnim treningu, czyli byliśmy ostatnią grupą pływającą na Polonii o godzinie 21:00, tam zastaliśmy w szatni jeszcze siedzącą Asię i przewodniczącą, czyli Anię Sherling, na korytarzu. Dziewczyny siedziały, plotkowały, gadały ponad godzinę po zakończeniu swojego treningu i to było bardzo ciekawe, dlatego że później pomyślałem sobie, kiedy tak naprawdę usłyszeliśmy o kwarantannie, że po prostu dziewczyny musiały zdążyć się nagadać. Nie chciałbym przedłużać, bo chciałbym też zaprosić was tutaj, goście, do udziału w naszym broadcaście. Chciałbym jeszcze serdecznie, mastersi, podziękować wam za zaufanie do mnie, do Warsaw Masters Team i do naszych trenerów. O czym mówię? Mówię o tym, że
nie wiem, jak ująć to pięknie w słowa, do dzisiaj wpływają pieniądze za abonamenty na konto Warsaw Master Steam, chociaż dobrze wiecie, że w marcu nie wrócimy na basen. Prawdopodobnie również w kwietniu może okazać się, że nie rozpoczniemy pływania. A wy mimo wszystko ufacie i wysyłacie środki. Zaraz zapomniałem wrzucić tytuł, a wy ufacie i wysyłacie środki i pewnie wierzycie w to, że te środki się nie zmarnują i ja wam mogę obiecać, że na pewno tak będzie. Oczywiście wszystkie abonamenty rozliczymy we właściwy sposób, te, które wpłynęły również i proszę, nie martwcie się o to, a to jest bardzo budujące dla mnie i dla całego klubu, że jesteśmy społecznością, która ma do siebie niesamowite zaufanie, nawet w tak trudnych czasach. To jest po prostu piękne. No dobrze, słuchajcie, nie wszyscy mogą trenować, nie wszyscy znają sposób na trenowanie, ale Patryk Sobczyk, który przygotowuje się do pokonania kanału La Manche, może pobicia nawet rekordu Polski w próbie przepłynięcia przez kanał La Manche, sierpniowej próbie, nie odpuszcza, wciąż trenuje, przesłał nam relację, z którą chciałbym się z wami za chwilę podzielić, tylko muszę ją znaleźć. W trakcie, kiedy będę dzielił się tą relacją dwuminutową, no od razu muszę przeprosić za dźwięk, który po prostu nie jest może najlepszy, dlatego że Patryk był outdoor. Cześć Andrzej, witajcie wszyscy. Jak niestety każdy z nas wie, koronawirus i powszechna kwarantanna sprawiły, że baseny, siłownie zostały zamknięte. Parki sportowe, siłownie zostały zamknięte. Niestety dotknęło to również moich przygotowań do tegorocznej próby przeprowadzenia. Jak wiecie też, nie zamierzam odpuszczać, dlatego robię wszystko, by... Jak wiecie też, nie zamierzam odpuszczać, dlatego... zbudować ją w trochę inny sposób. Robię wszystko, by wypracowanej formy nie stracić, a nawet może zbudować ją w trochę inny sposób. Jest to doskonała forma aktywności, którą polecił mi Andrzej. Dzisiaj akurat trwa kilka godzina na przebiegu. Aktywność tak polega na tym. Jest to doskonała forma aktywności, które odcinki biegowe delikatnego truchtu z dłuższymi odcinkami intensywnego marszu. I przez takie 2 godziny może... Nienawidzę biegać. Aktywność tak polega na tym, że przygotam sobie długie odcinki biegowe, naprawdę delikatnego przytomu, żywymi odcinkami. Chwilę się woda nas rozpuszczała, a dzisiaj mamy silną chórę i temperatury bliskie zera, więc raczej sobie to odpuszczę i przesunę na nieco późniejszy czas. Zostańcie w domu, ponieważ powikłania mogą wykluczyć was ze sportu na znacznie dłużej. Zostańcie w domu, ponieważ powikłania mogą wykluczyć was ze sportu na znacznie dłużej niż kwarantanna. No brawo, dziękujemy Patryk za dobre rady i za
słowo otuchy, a tak naprawdę wsparcia. Jesteś prawdziwym coachem i dla mnie prawdziwym hero, który się nie poddaje i możemy tylko brać z ciebie przykład. Patryk, dziękujemy za tą relację. Tomek Madej przypomniał, że Patryk Sobczyk urodził się w tym samym dniu, co kapitan Matthew Webb, który 19 stycznia, jeden i drugi urodził się 19 stycznia. Kapitan Matthew Webb po raz pierwszy, jako pierwszy w historii człowiek przepłynął kanał La Manche. Pyta, czy to jest przypadek i kto nie sądzi, że to jest przypadek. Właśnie, przepraszam, nie wiem, czy ciął się materiał, bo u mnie niestety ten materiał się przycinał. Natomiast no to niestety nie jest moja, to nie jest moja wina, ale tak się to niestety dzisiaj zadziało. Słuchajcie, i tak, odwoływane są imprezy biegowe w kraju, w Warszawie. Nasi mastersi, którzy zdarza się, że licznie uczestniczą w tych imprezach. Zaraz, mam jakiś pogłos. To jest pogłos osoby, która już tutaj nas chyba odwiedziła, czyli odwiedził nas Wojtek Kobylarczyk. Wojtek, bardzo cię proszę, ścisz troszeczkę dźwięk u siebie, ponieważ mamy przebitkę i to będzie przeszkadzało naszym słuchaczom. Tak jak was prosiłem, moi drodzy goście, jeżeli wchodzicie na antenę, to zakładajcie słuchawki, dobrze? Podłączajcie sobie słuchawki, ponieważ jeżeli tego nie zrobicie, będziecie przeszkadzali pozostałym naszym słuchaczom. Jeżeli to jest możliwe, to bardzo proszę w ten sposób się przygotować. A ja będę wysyłał kolejnym naszym gościom linki, ale zanim to zrobię, wrócę do tematu imprez sportowych. Słuchajcie, nie odbyła się w tym tygodniu, w zeszłym tygodniu, przepraszam, w tym tygodniu nie odbyła się impreza w Falenicy, czyli biegów, impreza cykliczna związana z biegami górskimi, tak to się chyba nazywa. Ta impreza się nie odbyła. Widzimy na zdjęciu zawiedzionych biegaczy. Nie, widzimy na zdjęciu biegaczy, których organizator zaprosił po odbiór medali w minioną sobotę. Myślę, moim zdaniem, że nie jest to najlepszy pomysł, bo te medale można było wręczyć w zupełnie innym terminie, na przykład podczas rozpoczęcia nowego sezonu, już zdrowego sezonu, ale oczywiście zostawiam to wam pod ocenę, czy ten pomysł był trafiony. W związku z tym chciałbym wam jeszcze za chwilkę przekazać relację naszej najlepszej biegaczki, która była odebrać medal, czyli naszej Joanny Haskality. Zapraszam. Drodzy masterci, nie wyobrażam sobie, co musicie czuć w tym czasie, kiedy nie możecie uprawiać sportu, nie możecie uprawiać tego, co lubicie najbardziej, pływania. Ja na szczęście mam swoje bieganie i mam w tym trudnym wybrałam się dzisiaj w pomocy, cały cykl biegów, w którym uczestniczyłam, górskie biegi, zimowe biegi. No, można to poddawać, potraktować, czy to w ogóle być rozsądnym. Zarówno po stronie zawodników, jak i organizatora, oczywiście, który poddał tylko taką jedną możliwość odbioru tego medalu, i to często jest słabo. Zadbał o formę ostrożności podczas przekazywania więcej jakichś takich informacji. Przysyłam na link naszego prezesa Andrzeja, no ale ja trening wykonałam, pobiegałam dzisiaj zamiast trzech tradycyjnych pętelek, cztery, biegało mi się świetnie, śnieg dookoła padał, więc aura była wyjątkowo zimowa, jak nigdy dotąd. No i myślę, że mam ten cudowny, śliczny medal kończący cały cykl, zasłużyłam z nawiązką. Pozdrawiam was serdecznie i do zobaczenia na wywale. Pa, pa. Dziękujemy Asi za tą relację.
Moi drodzy, kogo my tam mamy? Kto nam hałasuje? Przede wszystkim, kto nam hałasuje? No jest Wojtek, ale Wojtek nie hałasuje. Czekamy na pozostałych naszych gości prowadzących, tak bym ich nazwał, którzy zgłosili się do udziału w naszej audycji. Drogi Wojtku, masz już słuchawki? Są gotowe. Cieszę się. Już momencik. Dzień dobry, Wojtku. Witam. Dobry wieczór. Nie wiem, czy wszyscy znają, o, przepraszam, bo ja się troszeczkę zagapiłem, a my powinniśmy zmienić podpis pod naszym nowym gościem. A nie, to nie jestem tutaj najważniejszy, to ty jesteś najważniejszy. Wojciech Kobylarczyk, nasz trener, który od niedawna przejął grupy na Implanckiej, z którymi ja się nie zdążyłem pożegnać, a teraz już jest może za późno, ponieważ musiałem zmienić miejsce pracy i przenieść się na Warszawiankę do nowych grup, równie wspaniałych, jak się okazało. Także ja wcale nie jestem zawiedziony tą zmianą, a mam nadzieję, że maszerzy są zadowoleni. Ja bardzo z tego, że Wojtek objął swoją opieką grupy na Inflanckiej. Grupy na Inflanckiej wymyśliły już naszemu trenerowi Wojtkowi dwie ksywki, dwa pseudonimy. Grupa młodsza, czyli trenująca o godzinie 19, nazwała trenera Wojtka oprawcą. Natomiast grupa starsza z godziny 20 nazywa trenera w kuluarach doktorem Pierre. Nie ma jeszcze godziny 22, więc ja nie mogę używać słów powszechnie uznanych za niecenzuralne. Dlatego się powstrzymam, ale nasi mastersi kończą treningi późno i w szatni w ten sposób sobie opowiadają o naszym trenerze. Dzień dobry, Wojtku, powiedz, jak ty się masz? Czy ty jesteś zdrowy? Nie kaszlesz, nie plujesz? Jak się czujesz? Czuję się bardzo dobrze. Też przyszedłem na odrobinkę kardio, tak jak mówił Patryk, ale nie zapominam oczywiście o obowiązkowym treningu siły codziennie, który no, siłą rzeczy musi się odbyć na świeżym powietrzu lub w domu. No i do tego przyboru przepraszam, do tego potrzebne jest parę przyrządów, przyborów, które albo znajdziemy na street workoutach, albo znajdziemy w domu. Najprostszy przybór, który znajdziemy w domu, to jest kij od szczotki, kij od mopa, jeżeli ktoś nie ma laski gimnastycznej. Bardzo prosta rzecz, która pomoże nam kształtować, która nam pomoże doskonalić bardzo dużo technik, ćwiczeń siłowych, począwszy od ćwiczeń ciężarowych dwubojowych poprzez rwanie oraz zarzut i podrzut. Tak samo zwykłe przysiady, które powszechnie są uważane tylko za ćwiczenia kształtujące siłę mięśni nóg, siłę kończyn dolnych, a tak naprawdę przysiady są najlepszym ćwiczeniem na kształtowanie tak zwanego core, czyli mięśni głębokich, o czym praktycznie tam 90% społeczeństwa pewnie nie wie. Nie wiem, czy już puszczałeś, Andrzej, filmiki, które tam delikatnie przygotowałem. W tej chwili, jak ty mówisz, to ja nie wiem, czy ty widzisz siebie, czy siebie nie widzisz. Wojtku, jak to jest? Czy ty widzisz ekran monitora? Widzę siebie i ciebie. Aha, ale nie widzisz po prawej stronie siebie z kijem od szczotki na plecach? Siebie nie widzę. A czy nasi słuchacze to widzą? Czy nasi widzowie widzą Wojtka? Czy Wojtka tylko słyszą? Prosimy o taką informację. Może jest jakieś opóźnienie? O, jesteś, ja widzę ciebie teraz. Wojtku, czy teraz siebie widzisz ze sztangą, to znaczy z, nie, z kijem na plecach? Niestety widzę tylko swoje lustrzane odbicie w ładnym świetle. Dobrze, to ja tylko proszę, ale widzą, ale Ania wnuk ciebie widzi ze szczotką na plecach wykonującego przysiady. Wojtku, ja tylko uprzedzę ciebie i naszych widzów, że niestety filmiki, twoje filmiki, one troszeczkę się tną. Teraz wykonujesz przysiad ze szczotką na plecach. No prosty przysiad, dlaczego akurat ze szczotką na plecach?
ponieważ ze środką na plecach jest to pozycja wyjściowa do najzwyklejszego przysiadu, która praktycznie bez żadnego przyboru na plecach jest łamana. Przysiad na plecach, przysiad, przepraszam, z kijem od szczoty na plecach pozwala nam ściągnąć łopatki, wypiąć klatkę, ściągnąć barki do tyłu, uwolnić biodra, co jest bardzo ważnym punktem, żeby nie robić po prostu z wyprostowanym kręgosłupem przysiadów, oraz uwolnić kolana, które mają podążać za stopami, za palcami stóp. Wiadomo, rozstaw nóg na szerokości barków, palce delikatnie odwiedzione na boki, delikatnie. Jeżeli ściągniemy łopatki, wypniemy klatkę, to mamy już tak naprawdę połowę sukcesu za sobą. Wojtku, jeżeli będziesz kończył, to po prostu powiedz mi, że to wystarczy, a ja wtedy będę prezentował kolejny filmik, bo mamy ich dzisiaj 3. Dobrze, ten zdejmiemy i już rzucamy kolejny. Mamy od słuchaczy tylko informację, że filmiczki się zacinają. Niestety twoje filmy się zacinają, dojdziemy do tego. Daniel tłumaczył mi, że jakiś kodek w nagrywaniu w twoim telefonie może być troszeczkę inny, ale my do tego dojdziemy poza anteną, natomiast w tej chwili niestety troszeczkę te filmy będą się cięły i musimy niestety to wytrzymać. Wrzucamy drugi film, mamy drugi film. Wojtek na razie się rozciąga, nie wiem, ty tego pewnie nie widzisz. Teraz masz sztangę nad głową i tą sztangę nad głową wyciska. O nie, 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 to jest przysiad, overhead squat z ramionami wyprostowanymi nad głową. To nie było ćwiczenie rozciągające, tylko akcentujące, jak chwycić kij od szczoty, żeby trzymać go nad głową. Kąt pomiędzy ręką w górze, a ręką w boku to jest 90 stopni i chwytając jedną, drugą ręką, przenosząc całą laskę gimnastyczną kijek nad głowę, mamy idealną pozycję do robienia overhead squatów. I teraz przy tym chwycie dążymy do tego samego, do tej samej pozycji ustawienia łopatek klatki piersiowej, co w przysiadzie zwykłym, i po prostu uwalniamy biodra, uwalniamy kolana i jedziemy w dół. Jest to ćwiczenie trudniejsze, które angażuje oprócz wszystkich mięśni głębokich stabilizujących nasze ciało, oprócz kończyn dolnych, bardzo dużo pracują tutaj plecy oraz ramiona. Także jeżeli ktoś będzie poprawnie wykonywał to ćwiczenie, gwarantuję, że na pewno na drugi dzień nie odczuje. Dobrze. Czyli wrzucamy trzeci zestaw ćwiczeń. Jesteś już na monitorze. No i trzecie ćwiczenie przygotowujące do rwania nad głowę, czyli na początku zaczynamy z kijem, który jest po prostu oparty o głowę. I momentalnie schodząc w dół do delikatnego rozkroku, bardzo dynamicznie prostujemy ręce nad głowę. To samo ćwiczenie może... Przepraszam, że ci przerwę. Ja niechcący zamieniłem filmiki, czyli ty mówisz teraz o filmie trzecim, a na monitorze mamy film drugi. Ale myślę, że nasi mastersi się zorientują, a mi wybaczą takie fuck-upy. Takie fuck-upy będą się niestety zdarzały. No wiecie dlaczego? Dlatego, że to jest nowość dla mnie. Ja trochę źle oznaczyłem filmiki, ale już wrzucam filmik właściwy, czyli ten, który był przed chwilą, i oglądamy sobie trzecie ćwiczenie, które mam prośbę, opisz jeszcze raz. Pozycja wyjściowa. Ugięte ramiona, laskę gimnastyczną, tudzież kij od mopa, od szczotki, opieramy sobie spokojnie nad głowę. I delikatnym, bardzo dynamicznym, szybkim, krótkim podskokiem z rozstawieniem nóg na boki. Oczywiście to rozstawienie nie jest głębokie jak do przysiadu sumo. Dosłownie przesuwamy stopy 5 cm na bok. Schodzimy maksymalnie nisko w dół z jednoczesnym wyprostem ramion do góry. I powoli wstajemy do góry. To samo ćwiczenie możemy zrobić. Ja przyciąłem trochę film. Z ustawieniem kija na barkach, na plecach. Czyli jeżeli mamy już oparty kij na szyi, dynamiczny rozkrok na boki, wyniesienie kija do góry i po czym wstajemy. To też jest ćwiczenie technicznie, może
Po drugie, nie tak ciężkie do wykonania, ale na pewno też będzie odczuwalne, też na pewno będzie dawało sobie znak na drugi dzień. No i przy tym kolejnym ćwiczeniu, które ma nas przygotować do rwania, będziemy głównie jeszcze kształtowali dynamikę. Tak zwaną dymanikę. Tak jest. Dobrze, to w takim razie ja mam taką propozycję, gdybyś mógł dopisać do tych filmików troszeczkę treści. Wyślemy je naszym mastersom przy pomocy naszego mailingu, naszego newslettera, żeby mogli w domu zacząć ćwiczyć. A dlaczego powinni zacząć ćwiczyć? Dlatego, że mamy z Wojtkiem pomysł, żeby od przyszłego sezonu na Warszawiance, w godzinach porannych, nie na Warszawiance, na basenie na Implanckiej, w godzinach porannych, rozpocząć zajęcia z grupą, która będzie przygotowywała się albo sprintersko do zawodów, albo będzie potrzebowała wzmocnić, tak naprawdę poprawić moc. I ty nad tą mocą będziesz z nimi pracował, najpierw godzinę na sali, a później 45 minut w wodzie, czyli taki trening lub pół godziny w wodzie. Taki trening półtorej godziny, dwa razy w tygodniu, w godzinach porannych, napływali na Inklandzkiej, teraz już to zapowiadamy. Wojtek Kobylarczyk jest specjalistą, jest trenerem pływania, ale jest specjalistą odbudowania siły u pływaków, nie tylko u pływaków, ponieważ jeszcze do niedawna, a może w cały czas, przygotowuje zawodników sztuk walki, między innymi tych, którzy walczą w klatkach, czyli tych kategorii MMA, do właśnie walk, to znaczy uzupełniający trening na basenie, realizował z nimi właśnie nasz trener Wojtek Kobylarczyk. Wojtku, dziękujemy Ci pięknie. Mam nadzieję, obiecasz nam, że jeszcze przygotujesz coś dla nas do kolejnych broadcastów, prawda? Przygotuję kolejne filmy. Postaram się, żeby nie było już problemów z kodekami. No i przede wszystkim będziemy szli dalej w stronę rwania i mam nadzieję, że zaczniemy troszeczkę pokazywać też zarzut i podrzut. Dobrze, Wojtku, dobrze się prowadzisz. Tam u mamusi teraz jak jesteś, to ty się dobrze prowadzisz, czy? Bardzo dobrze się prowadzę, bardzo dużo się sportuję, nawet syna zagoniłem do biegania, także tutaj idziemy w 100% w stronę sportową, bez odpinania wrotek i kołowrotków w wędkach. No to dobrze, to cieszę się. Widzę, że jesteś w dobrej formie. Dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie. Ja również pozdrawiam, do usłyszenia. Moi drodzy, słyszeliście, trener Wojtek się nami zaopiekuje i przygotuje kolejny zestaw ćwiczeń. Słuchajcie, ja teraz poproszę, Wojtka już zdejmujemy, bo to nie jest Wojtek, tylko to jestem ja, Andrzej Skorykow, a my już mamy, zaprosimy do udziału naszą, no na szczęście jest, bo się o nią bardzo martwiliśmy, o naszą zawodniczkę z grupy lunchowej, która przebywała na obozie na Cyprze, no też na C, na Cyprze i nie wiadomo było, jak z tego Cypru wróci, ponieważ wracała wczoraj. Czy wróciła? No zaraz zobaczymy, bo nie jesteśmy tego pewni, ale widzimy ją już tutaj na obrazku i zaraz nam opowie, jak ta podróż przebiegała. Dzień dobry. Cześć wszystkim. Cześć. Chyba mam nadzieję, że mnie widać i słuchać. Jak się czujesz? Nie kaszlesz, nie plujesz? Na razie jeszcze nie. Na razie wygląda, że wszystko jest okej i melduję się już z Warszawy, z domu i dobra wiadomość jest taka, że zdążyłam przed zamknięciem granic, więc przeszłam tą uproszczoną procedurę powrotu, mimo że trochę problemów jednak było, bo standardowo plan był taki, że wracam dopiero w poniedziałek, po ostatnim basenie na Cyprze. Niestety w piątek 13 wszystko nam się popsuło. Przyszła do nas informacja, że lotów nie będzie. Jakby na początku nie mieliśmy żadnej informacji, co dalej z nami i z powrotem, no bo jednak Cypr jest wyspą, więc samochodem ciężko dojechać do Polski, jakby nie patrzeć. Były różne pomysły, łącznie z płynięciem w pław, ale summa summarum udało nam się przynajmniej w większości grupy przebukować, znaleźć nowe bilety tak naprawdę do Berlina i z Berlina stamtąd nasza droga koleżanka Hania Kaźmierczak nas przywiozła busem po prostu z lotniska do Warszawy.
Także udało się jeszcze przed zamknięciem granic, późnym popołudniem dojechaliśmy do Polski. Niewiarygodne historie. Tak. Niewiarygodne historie. Powiedz mi, co robiłaś na Cyprze? Byłaś tam na obozie z kuźnią triatlonu, z tego co wiem, tak? Tak. Tak, było nas paręnaście osób, myślę, że już pod 30 tak naprawdę. Część grupy była na tej krótszej wersji obozu, czyli na 7-dniowej i oni wracali już w piątek lotem jeszcze standardowo do Warszawy. Ostatnim lotem do Warszawy, który nie był rażony tą informacją z Polski o zamknięciu granic. Natomiast ta moja część wyjazdu, to była, mój wyjazd był zaplanowany na 10 dni, także ta moja grupa no, musiała niestety szukać rozwiązań alternatywnych. Na szczęście triatloniści, jak i generalnie sportowcy, amatorzy są świetnie zorganizowani, także po szybkiej wieczornej naradzie w hotelu wszystkim nam udało się znaleźć rozwiązanie, no i przeszliśmy do działania, także w ciągu następnych 24 godzin praktycznie wszyscy zdążyli w taki czy inny sposób dotrzeć na miejsce. Także to pokazuje, że sport buduje charakter i nie ma takiego problemu, z którym byśmy sobie nie poradzili. Buduje charakter, buduje relacje międzyludzkie i tym bardziej pewnie one będą jeszcze bardziej zacieśnione po tych trudnych doświadczeniach, które mieliście z powrotem do kraju i zobaczcie, że nie spowodowane są one żadnymi działaniami wojennymi, ale taki koronawirus jest prawie jak wojna, bo w takiej sytuacji się znaleźliśmy. Iza, serdecznie Ci dziękuję. Liczę na to, że tą formę podtrzymasz, mimo to, że nie mamy dostępu do pływalni, a pewnie ograniczony do innych obiektów sportowych. I mam nadzieję wkrótce do zobaczenia na pływalni. Pozdrawiam. Tak jest. Tak jest. Ja tutaj liczę na serię ćwiczeń na sucho od Mostersów, żebyśmy wszyscy razem przetrwali ten czas. I dobra wiadomość jest taka, że no idzie wiosna, więc jakby nie patrzeć, wkrótce możemy się spotykać również i na Open Water. No tak. Do zobaczenia, dziękuję. Dzięki śliczne, hej. Dobrze moi drodzy, w kolejce czekają kolejni nasi goście. Dzisiaj mamy gości z zagranicy, już momencik, muszę usunąć podpis, a my mamy już gości z Niemiec, tak naprawdę, a goście z Niemiec to nie są byle jacy goście, bo to jest Manuela Nawrocka i Tomek Makomaski, nasi mastersi, którzy od paru lat już z nami nie pływają w grupach, ale często nas odwiedzają i duchem i sercem są z nami, chociaż są w Berlinie. Ja na koniec jeszcze powiem o pewnym pomyśle, chyba że mnie uprzedzą i sami się wygadają, ale powiedzcie mi, jak wy radzicie sobie z koronawirusem w Berlinie? Czy macie dostęp do pływalni? Czy możecie trenować? Czy możecie się na swoich ulubionych, ukochanych rowerach poruszać po Berlinie? Czy jest tam ścisła kwarantanna, jak w niektórych rejonach Europy, na przykład już we Włoszech? Cześć wszystkim. Słychać też? Bardzo dobrze. Okej. W Berlinie, podobnie jak i w Warszawie, pływalnie są już zamknięte do 19 kwietnia póki co, ale z możliwością przedłużenia tego. Ogólnie w Berlinie jest dużo mniejsza panika niż w Polsce. Ludzi na ulicach, w sklepach, wszędzie jest mnóstwo. Także nikt nie stosuje się do takich zasad jak w Polsce. Widzieliśmy zdjęcia z Warszawy, jak ludzie stoją w kolejkach do piekarni z 1,5-metrowym odstępem. Tutaj niestety nic takiego się nie dzieje. Jest ładna pogoda, wiosna, tulipany kwitną, a my jeździmy na rowerach. Tak spędzamy dni. No ale jakiś smutek widzę na Tomka twarzy. Co tam się dzieje, Tomku? Czy ty jesteś przygnębiony, czy to jest koronawirusowa depresja, co się dzieje? Kto wie. Też wczoraj mieliśmy wycieczkę na granicę, bo się okazuje, że większość osób, którzy musieli załapać się na wczorajszą przeprawę przez granicę, lądowała w Berlinie, więc odwoziliśmy też znajomych.
Zdążyliśmy przed północą o 23:00. Odwieźć, żeby jeszcze nie mieli kwarantanny. Myśleliśmy przez chwilę, czy też nie powinniśmy jechać do Polski, ewentualnie skoczyć na ten gravelowy weekend za tydzień. Ale zdecydowaliśmy zostać w Berlinie, więc tutaj jeszcze nie ma takiej paniki. Ludzie normalnie żyją, ale prawdopodobnie zmieni się to w tym tygodniu, bo od przyszłego tygodnia zamykane są szkoły, kina, teatry, tak, wszystkie restauracje, więc Niemcy są trochę za Polską, ale to się pewno zmieni. Co ciekawe... Zobaczymy, co czas przyniesie. Cieszę się, że wy jesteście w dobrej formie. Rozumiem, żadnego katarku, żadnego kaszelku, tam nic nie doskwiera, tak? Jesteście zahartowani po obozie w Kołobrzegu. Oj, tak. No to dobrze, to się strasznie, strasznie cieszę. Słuchajcie, zdradzimy taką pewien nasz wspólny pomysł z Manuelą i Stomkiem. Pomysł dotyczy zorganizowania obozu pływackiego, kilkudniowego właśnie w Berlinie u Tomka i Manueli. Niekoniecznie u nich w domu, bo mogłoby się okazać, że nie pomieścimy się na tych piętrowych, metalowych łóżkach, ale zorganizujemy wspólnie pobyt, a tą wielką atrakcją będzie pływalnia, która mieści się w Berlinie, a pochodzi z 1936 roku, z Igrzysk Olimpijskich, które odbyły się właśnie w Berlinie. Pewnie filmiki na YouTubie, które udostępniam, nie jedna masterska widziała. Myślę, że to jest niezwykle klimatyczny basen i będzie to wielka atrakcja dla mastersów potrenować na basenie olimpijskim z 1936 roku, na trybunach którego zasiadał między innymi Adolf Hitler. Tak, basen to jest 50 metrów, basen otwarty, który znajduje się przy stadionie olimpijskim. Tak się składa, że mieszkamy niedaleko tego basenu, mamy na rowerze z 10 minut. Okolica jest fajna, ponieważ zaraz obok też znajduje się taki duży las, park, największy tutaj w okolicy, 3000 hektarów bodajże, gdzie jest też sporo sindy, traków można sobie pojeździć na rowerze, jako urozmaicenie do treningu pływackiego. W tym lesie tam są też jeziora, w których można trenować open water, także raj. Raj, tak? Mówimy o tych Niemcach, co wojnę przegrali. Dokładnie. Manuela, Tomku, serdecznie Wam dziękujemy za udział w Brokaście, bo wspólnie chcę, żebyśmy go tworzyli. Cieszę się, że macie się dobrze, mimo to, że jesteście na obczyźnie. Daniel Kondraczuk również wybrał emigrację, został na Teneryfie. Twierdzi, że Teneryfa jest pusta, nikogo nie ma, niewielu turystów albo niewielu mieszkańców tam pozostało. Może jest w tym momencie bezpieczniejsza, skoro nie ma takiego zatłoczenia. Słuchajcie, życzę Wam wszystkiego najlepszego, no i mam nadzieję do zobaczenia niebawem, może właśnie już w Berlinie albo na którymś z obozów w Polsce. Niestety na gravelowy, na który się wybieraliśmy, no nie uda nam się przyjechać. Dziękuję, pozdrawiam. Trzymajcie się. No dobrze, powolutku, słuchajcie moi drodzy, powolutku będziemy zmierzali do końcowi. Czekamy jeszcze na naszych gości, ale pozostali nasi goście widocznie nie mogli się z nami połączyć, może nie mogli się z nami połączyć, a może nie potrafili się jeszcze z nami połączyć. Mam nadzieję, że przy kolejnym wejściu się uda. No czekamy jeszcze na Emilię Sączyńską. Pobrała już link, widocznie się instaluje. Na koniec jeszcze będziemy mieli dla Was niespodziankę, w związku z tym spróbujcie wytrzymać, bo niespodzianka będzie bardzo miła, nie tylko dla ucha, ale może też i dla serca. Ja już tutaj w okienku widzę naszego gościa, który zamknie dzisiejszy program, a my jeszcze cały czas czekamy na Manuelę, czy Manuela nas odwiedzi. Słuchajcie, może macie do nas jakieś pytania, może chcecie, żebyśmy te pytania zadali publicznie, pewnie ten czat widzicie, ale chichrają, Manuela z Tomkiem, jak chichrają, bo się pojawili w telewizji, no proszę, jakie szczęście, no normalnie jak telewizja śniadaniowa, tak, taka radość, no dobrze, ja ich tu widzę w podglądzie, o przepraszam, jeszcze o Waldku zapomniałem, to znaczy nie zapomniałem, pamiętam, tylko zapomniałem, że nie wysłałem mu linka, a ja bardzo bym chciał, żeby Waldek
Waldek, zaraz się dowiecie, jaki Waldek. Waldek. O, już Waldku, wysyłam linka. Słuchajcie, no tak szybko nie skończymy, ale myślę, że mamy bardzo ciekawych gości jeszcze przed sobą, tak zresztą jak i już mieliśmy. I zaraz ja już wysłałem, Waldek, wysłałem do ciebie linka, także bardzo proszę, spróbuj go uruchomić. Emilka już się instaluje, jeszcze chwilka i Emilka też będzie na wizji. Wydaje mi się, że całkiem sprawnie nam to idzie, jak na ten pierwszy raz, to znaczy tak naprawdę drugi, bo pierwszy to była moja taka próba, gdzie co chwilę przypominałem, że się uczę i proszę o wybaczenie. No to jest drugi nasz podcast, ale wydaje mi się, że udaje nam się jakoś zarządzać i przerzucać tutaj materiały na ekran, jak również przyjmować gości do studia telewizyjnego online. Słuchajcie, czego to Rosjanie nie wymyślą, prawda? Od technika. Ja jestem zachwycony, naprawdę. Mój pradziadek byłby ze mnie dumny, że tak chwilę widzę już, Emilia pojawiła mi się. Tak, Emilia, czy pamiętałaś, żeby słuchaweczkę w uchu? Słuchaweczkę w uchu? Troszeczkę przykręcić dźwięk. Bardzo. Tak, jakbyś mnie ściszyła. Tak, lepiej jest do mnie. Już momencik, zgodnie się na widzę. Proszę czekać. Dobra. Super. Dzień dobry, Emilia. Dzień dobry, Andrzeju. Jak ładnie włosy. Słucham? Jak ładnie włosy uczesałaś, czy ładnie fryzjerki. Wiem. Nie, uczesałam się, stwierdziłam, że pierwszy raz umyję twarz od tygodnia, ponieważ widzę się z wami rzadko, bo jestem w Gdańsku, więc stwierdziłam, że tutaj trzeba się podreperować, żebyście nie pomyśleli, że tu już totalnie dziadzieje się nad morzem, więc się przygotowałam. No to dobrze. Mam notatki nawet małe. Proszę. Emilia, powiedz mi najważniejsze, czy ty zrobiłaś zapasy z tego domu? Ja nie zrobiłam zapasów w trakcie epidemii, tylko ja się zwykle zaopatruję na Allegro na bieżąco. I tak naprawdę zapasy zrobiłam 2 miesiące temu, zanim jeszcze to było modne. I dostarczone one miły były już dawno, już niektóre niestety są zjedzone. Ponieważ właśnie ja czasami ze zdziwieniem obserwuję, jakie produkty są wybierane na czas kwarantanny. Makaron i ryż. No nie wiem, jak ja bym tak jadła ten ryż, nie ruszając się w ogóle w domu. No teraz się ruszam, ale czasami jest gorzej. To nie wiem, jakby to wyszło. Dlatego ja na przykład inwestuję w takie rzeczy jak nasiona słonecznika, musli. Takie rzeczy z długą datą, ale jednak, które mogą, wiadomo, trochę nas wspomóc. I tu nawet chciałam pokazać mój stół. Czyli takie rzeczy, które są dosyć potrzebne podczas właśnie takiego okresu, gdzie siedzimy w domu i gdzie wirusy nas chcą zabić, przynajmniej wszyscy nam tak mówią. Czyli na przykład, tak jak już zresztą Manuelka do mnie często pisała, że musi Tomeczka uzdrowić, jak był chory. Emila, daj swój magiczny przepis na zaparzajkę z imbiru, więc mogę się podzielić przepisem. Pewnie dużo osób już to robi, ale może nie wszyscy znają takie małe haczyki. Na przykład, jeżeli chodzi o imbir, warto go wygotować długo, i dopiero jak się przestudzi to wszystko, to dodać cytrynę i miód, żeby nie straciło swoich wartości odżywczych. Więc to jest taka naprawdę zaparzajka, która ma bardzo fajne właściwości odkażające i właśnie stymulujące odporność. Ale też czosnek. Nie wiem, czy znacie coś takiego jak 10-minutowy czosnek. Andrzej, znasz? Nie. No właśnie. Czosnek ma takie dwa składniki. Tutaj sobie powtórzę, żeby nie okłamać. Alinę i alicynę. To na chwileczkę przerwę. Jasne. Bo nie wiem, czy chcesz powiedzieć to, co ja. Ja też jem czosnek na wypadek zarażenia się koronawirusem, bo jak najem się tego czosnku, to wiem, że moi znajomi nie będą się zbliżali na odległość 2 metrów. No też jest taka, tutaj widziałam memy wielokrotnie. Ale nie, jest coś takiego jak 10-minutowy czosnek. Nie dlatego, że 10 minut nikt nie chce z nami przebywać. Tylko się rozgniata czosnek nie metalową łyżką ani praską, tylko drewnianą.
I wtedy te dwa związki, czyli alina i alina, alicyna i alinaza, się łączą ze sobą i powstaje substancja, która dopiero tak naprawdę po 10 minutach od rozgniecienia tych wszystkich komórek się łączy i dopiero wtedy on ma działanie takie tak naprawdę mocniejsze 10 razy niż penicylina. Najlepiej go wtedy oczywiście zjeść na surowo, czyli na przykład polać nim sałatkę i wtedy rzeczywiście nabiera totalnie innych właściwości niż taki czosnek metalową łyżką rozgnieciony i zjedzony na przykład po 5 minutach. Więc to jest też ciekawe. No ale na moim stole jeszcze chciałam pokazać takie właśnie ciekawe rzeczy jak zakwas z buraków, czyli wszystkie kiszonki, tutaj 5 kg kapusty kiszonej, mleko kokosowe, które też ma dużą wartość. Tutaj się ktoś jeszcze inny dobija, to jest tutaj mieszkaniec, ale go nie zjadamy jeszcze, dopóki nie ma takiej potrzeby, no ale jest tłusty, więc też się może przydać w jakiejś tam kwarantannie. No i właśnie nasiona chia, migdały, chipsy bananowe, dynia łuskana, płatki owsiane. Ja to kupuję w takich wielkich pojemnościach. Papryka, która ma 10 razy więcej witaminy C niż cytryna. No nie będę wam już zanudzać, ale to są takie rzeczy, z których można zrobić jakieś fajne musli, fajne jedzenie nawet dla dzieci. Pomieszać to z jogurtem, który też wspomaga rozwój jakichś bakterii jelitowych. Więc no ja się tak przygotowałam, zanim jeszcze tak naprawdę była epidemia. I też no jak chodzę ze znajomymi na przykład na zakupy, to jednak proponuję, żeby no nie ten sam makaron wykupywać i wpędzać w panikę wszystkich innych, że tego makaronu nagle brakuje, chociaż w Gdańsku nie brakuje. Nie wiem jak to jest. Ja poszłam do sklepu, aż za dużo papieru, aż za dużo makaronu. Ja nie wiem. No ale... Emilia, super, bardzo Ci dziękuję. Cieszę się, że mogliśmy Ciebie tutaj zobaczyć i usłyszeć, bo Twój uśmiech i optymizm, którym emanujesz z rada. Ja myślę, że wszyscy tutaj goście, którzy są na moim podglądzie, wszyscy są teraz uśmiechnięci, a nie byli tacy wcześniej. Także serdecznie Ci dziękuję. Mam nadzieję, że nasi widzowie również. Jeszcze jedno pokażę. Jeszcze jedno. Tutaj jest sprzęt specjalny. Nie wiem, czy widać. Przyczepiłam gumy pływackie do kanapy. Niestety tutaj jest jeden zainteresowany nimi najmocniej, czyli pan kot. I mi robi też trening z obciążeniem, ale nie martw się o moją kondycję, Andrzej, bo ja wracam do czasów gimnazjum, gdzie pół dnia w pochyleniu się na gumach zapierdzielało. No. Cieszę się. Emilia, ja już na pewno zapamiętałem sposób na przygotowanie czosnku, który lubię i nie będzie tracił właściwości. Dziękujemy Ci pięknie i do usłyszenia. Trzymaj się. Zdrowo. Cześć. A. Słuchajcie, moi drodzy, zanim zakończymy, mamy jeszcze gościa specjalnego, który właśnie przebywa na Białorusi czy w Moskwie, zaraz się okaże. I przebywa, bo nie chciał wrócić do Polski, czy chciał uniknąć kwarantanny, a może przebywa tam w zupełnie innym celu. Co prawda nie mogę za bardzo teraz nic tutaj zrobić, zaraz spróbujemy jeszcze raz. Nie mogę, Waldku. Jeszcze momencik, może muszę skasować tutaj. Moment. Widzisz? Bo ja Ciebie nie widzę właśnie. Tu mam problem. Ty sam siebie widzisz. A czy słuchacze widzą Waldka? To jest dla mnie ważna informacja. Czy słuchacze widzą Waldka? Bo ja jeszcze Waldka nie widzę. Jeszcze momencik. Niestety nie. Jeszcze chwilkę, Waldku. Zobaczymy, czy uda mi się wrzucić kogoś. Dobra, uwaga. Ja Ciebie słyszę, a czy nasi widzowie Ciebie słyszą? O, może w ten sposób. Czy nasi widzowie Ciebie słyszą?
Jeszcze chwila. Nie wiem, dlaczego nam się to tak zacięło. Jeszcze chwilka. Walku, spróbuj się połączyć. A nie, to nic nie da. To nic nie da. Ja nie widzę, nie mam możliwości, żeby kogoś wyrzucić teraz. To mnie troszeczkę martwi. Ja mam teraz władzę, ale dziwię się trochę, że nie mogę z niej skorzystać, bo coś mi się tu blokuje. To znaczy naciskam przycisk, którym powinienem ciebie wprowadzić na wizję. Ani widła, ani słuchu. Ale mnie widać, tak? Mnie, Andrzeja Skorykowa, prowadzącego, widać i słychać. Też nie. Też nie widać, nie słychać. Momencik, to zaraz zobaczymy, co tu się dzieje. Co tu się dzieje? Coś nie. No, powinno mnie być widać i słychać. Jeszcze moment. Nie wiem, czy jakbyśmy się rozłączyli i połączymy ponownie, czy połączymy do tej samej relacji. Jakaś dziwna historia się tu. Ja ciebie słyszę bardzo dobrze, tylko ciebie nie widzą i nie słyszą. Ciebie widać i słychać, no właśnie, ale ja chciałbym, żeby było widać Waldka. O, może ja siebie zdejmę. Mi się tutaj coś powiesiło. Słuchajcie, ja muszę odświeżyć. No niestety, posłuchajcie, albo zerwie nam relację, ale bądźcie z nami, połączymy się jeszcze raz, dokończmy ją. Mamy jeszcze jednego wspaniałego gościa, wyjątkowego gościa i mamy niespodziankę na zakończenie. Ja odświeżę, czyli może nam zerwać połączenie, połączy się na nowo, prawdopodobnie z powrotem na tej samej relacji, a jak nie, no to po prostu odpalcie nową. Ja wiem, Walku, tylko niestety tu mi się coś zablokowało. Słuchajcie, kończę relację i za chwilę odpalamy na nowo. Walku, wyślę ewentualnie jeszcze raz linka. Michał, tobie też jeszcze raz ewentualnie wyślę linka. Momencik. No, widzę, że jesteśmy, tylko co z tego? O, chyba teraz pójdzie. Jest, Walk, uda się. No proszę, odświeżyłem i się udało. Dzień dobry, Walku, powiedz mi, słyszysz mnie, tak? Słyszysz? No słyszę cię. Tak, ja ciebie widzę i słyszę, mam nadzieję, że nasi widzowie również, nasi słuchacze i widzowie. Powiedz mi, co ty tam robisz, gdzie ty jesteś w ogóle? No jestem w Moskwie, właściwie pod Moską, w Nowogorsku, to jest w dzielnicy Chimki. Szykujemy się tu do olimpiady. Mieliśmy w planie za tydzień starty w Pucharach Świata w Sofii, ale niestety odwołane zostały. Pięcioboju nowoczesnym, tak. Ja już mam kwalifikacje olimpijskie, dziewczyny mają, natomiast chłopaki mieli zacząć kwalifikacje, ale niestety się to wszystko przesuwa w czasie. Wszystko miało się zakończyć do końca maja, a będzie trwało do końca czerwca, także no tak jakby trochę to potrwa. Na razie jestem w Moskwie i nie wiem, jak do Mińska wrócimy właściwie. Bo jesteś tam reprezentacją Białorusi. No tak, tak. Powiedz mi, wierzycie wciąż, że pojedziecie do Tokio? No tak, no tak to byśmy mogli się już położyć i przestać trenować, rozjechać się do domu i koniec, no ale póki jest szansa, to trenujemy, żeby potem nagle jak się okaże, że startujemy, a my co? W lesie. No tak. Waldku, ja tylko ciebie przedstawię, podpiszę ciebie, natomiast również chciałem ciebie przedstawić. Ponieważ tak, ty jesteś naszym mastersem, Waldek de Makaj od niedawna, bo wcześniej nie pamiętam, żeby ten przedrostek występował przed twoim nazwiskiem. Kiedyś nam opowiesz, skąd on się tam znalazł, ale ty byłeś pływakiem, ty trenowałeś w Legii Warszawa, na tym samym basenie, na którym ja trenowałem tylko Pływanie to trenowałem w Warszawiance, a w piłkę wodną grałem w Legii.
No tak, ale trenując na Warszawiance również odwiedzałeś te baseny Legii i pływałeś na tych samych basenach. To nawet pisałem na tym, że na basenie to chyba byłem jeszcze w 57 czy którymś roku na basenie. Na Legii jeszcze był tylko basen ten pierwszy. Waldku, dobrze, a powiedz, pływasz cały czas, utrzymujesz taką samą formę, jaką miałeś kilka lat temu, 400 metrów dowolnym, w jakim czasie teraz przepływasz? No teraz to nie wiem, bo po pierwsze tu mało zawodów jest, po drugie teraz jest taka gonitwa z obozów na zawody, staram się pływać, no sama moja praca wymusza na mnie tę sprawność fizyczną, no bo jeszcze cały czas robię lekcje szermiercze, bo moim podstawowym zawodem jest szermierka, a to wymaga chodzenia na nogach, szybkości i tak dalej, także mi to pomaga i w pływaniu też. No staram się pływać, teraz nie wiem ile bym, może 5,50, może 5,45, ale już chyba nie tak jak 3 lata temu, jak tam pływałem trochę szybciej. No ale jestem znowu juniorem, przeszedłem do kategorii 70-74, także mam nadzieję znowu na jakieś nowe te, ale może już nie w tym roku. Dobrze, możesz jeszcze raz powtórzyć swój rekord życiowy 70-latków na 400 dowolnym? No 70-latków nie, 65 to 5,20. 5,27 na krótkim i 5,35 na długim basenie. Czy wszyscy słyszeli? Czy wszyscy słyszeli i czy w wieku 65 lat będziecie pływali 5,22 na krótkim basenie 400 metrów stylem dowolnym? Takie mam do was pytanie. Nie słyszę odpowiedzi. Nie widzę odpowiedzi. Idą coraz młodsi, ale wiesz, że Mirek Warchoł 400 popłynął na jakichś zawodach i nie dał rady. Zabrakło mu 15 setnych, co dowartościowało mnie bardzo. No tak, no tak. Nie, no to jest rewelacyjny rezultat. Powiedz nam jeszcze o jednym twoim sukcesie albo o sukcesach. Ile medali mistrzostw świata z zawodnikami różnych reprezentacji na świecie, bo kilkanaście lat pracowałeś w Egipcie, kilka lat w Irlandii, kilka w Brazylii, Meksyku, teraz pracujesz z reprezentacją Białorusi. Ile medali mistrzostw świata, ile medali Igrzysk Olimpijskich jest w twojej kolekcji? No ja nigdy nie liczyłem medali, wiesz. Pracowałem 23 lata blisko reprezentacji Polski do wyjazdu, potem w Egipcie, w Irlandii, w Meksyku, no i teraz na Białorusi. Trudno mi jest powiedzieć takich najważniejszych medali z Olimpiady, z Mistrzostw Świata, pewno by się tam z 15 nazbierało, tych indywidualnych, bo to jest konkurencja olimpijska. No proszę, mało mamy trenerów, chciałem wam powiedzieć, w Polsce z takimi osiągnięciami jak nasz Masters, Waldek Makaj, którego znam od prawie ponad 40 lat, ponieważ jako dziecko wychowywałem się, można powiedzieć, na basenach Legii, w sekcji, w której Waldek był trenerem pięcioboju nowoczesnego. Miałem taką przygodę, kiedy miałem 14 lat, ojciec, który był kolegą Waldka, przyprowadził mnie na strzelnicę pięciobojową, strzelałem z pistoletu, pamiętam taki trening i pamiętam, jak Waldek zachęcał mnie do tego, żeby przenieść się już wtedy na pięciobój, nigdy tego nie zrobiłem, przeniosłem się Szkoda. Waldku, życzymy ci wszystkiego dobrego, przede wszystkim zdrowia i dziękujemy za tą relację. Trzymaj się i staraj się wskakiwać mimo wszystko do wody i pływać, bo twoja forma pływacka jest zadziwiająca. Zdrowia, trzymajcie się, dbajcie o fizykę, to łatwiej będzie wam znieść ten okres suszy i jak wskoczycie do wody, to życzę wam nowych sił do pływania. Dziękujemy pięknie, pozdrawiamy, sukcesów. Zdrowia. No cześć, cześć. Moi drodzy, bardzo dziękuję wam, że wytrzymaliście ze mną, z nami. Słuchajcie, godzina 11, tyle czasu nadajemy. No, jestem zaskoczony, bo przygotowałem sobie program na 45 minut. Mamy jeszcze piękną niespodziankę, ponieważ mamy olbrzymią łatwość prowadzenia programów dla mastersów, bo sami mastersi ten program prowadzą, ponieważ mamy tutaj różnego rodzaju wybitności w składzie
Jedną z takich wybitności jest nasz artysta Michał Mad Mike, który za chwilę uświetni nasz program swoim występem, domowym występem tym razem, bo zwykle możemy go zobaczyć na scenach największych klubów warszawskich, głównie skoncentrowanych na ulicy Mazowieckiej. Jeżeli tam bywaliście, to z pewnością słuchaliście Mad Mike'a, który już się właśnie rozgrzewa. Ja tutaj w okienku widzę, w jaki sposób to robi. No dobrze, postaramy się zaraz zaprosić Mad Mike'a do nas. Jest Mad Mike. Musimy zmienić tylko jeszcze wizytówkę. Cześć Michał. Cześć Michał. Wytrzymujesz jakoś bez pływania? Powiedz najpierw. Halo, halo? Nie słyszymy cię. Nie słyszymy. No niestety nie mamy dźwięku. A ty słyszysz, tak? A słyszysz na Facebooku? Nas słyszysz na Facebooku? To może my się gości zapytamy, czy goście nas słyszą? Czy goście słyszą Michała? Czy tu się nic nie zmieniło? Momencik. Ja znowu odświeżę. Już nie ma twojej wizytówki. Już nie ma twojej wizytówki. Ale my nie słyszymy Michała. Nie wiemy, dlaczego nie słychać Michała. Ania, czy możesz powiedzieć? No właśnie, nie słychać. Nie słychać. Michał, musimy się poprawić jakoś. Czy ty mnie słyszysz, Michał? Kiwnij, pokaż kciukiem, że ty mnie słyszysz. Dlaczego my ciebie nie słyszymy? Tylko mnie. No niestety. No, Michał gra, Michała nie słyszymy. Słuchajcie, mam prośbę. Wygooglajcie sobie Michała na YouTubie i niestety w ten sposób będziemy mogli Michała posłuchać. Zastanawiam się, już wiem, ja zaraz wam wkleję linka. YouTube i zaraz wam wkleję linka i będziemy mogli w ten sposób posłuchać Michała. No Michał się wyczekał. Chcieliśmy tutaj mieć atrakcję, ale oczywiście Michał jest takim artystą, że musi mieć w składzie dźwiękowca, a w związku z tym, że przybywa na kwarantannie, nie ma tego dźwiękowca i nie miał kto ustawić Michałowi dźwięku. Dobra, już go tutaj wyszukaliśmy. I zaraz udostępnimy tego linka na tablicy na naszym czacie. Leci u mnie, ale u mnie nie powinno lecieć, bo zaraz nas Facebook wyłączy, bo prawa autorskie... O, mamy już. Mamy linka, słuchajcie moi drodzy. Wbijcie sobie linka do swoich telefonów, komputerów, posłuchajcie Mad Mike'a. Niestety nie udało się posłuchać Mad Mike'a na żywo, coś tam chyba nawaliło z podłączeniem, Michał. Postaramy się, popracujemy nad tym i może nam się następnym razem uda. Michał, mimo wszystko bardzo dziękujemy, pozdrawiamy. Moi drodzy, jeszcze jakieś przesłanie na koniec. Nie wiem, nie przygotowałem się, myślałem, że nie będzie dzisiaj końca chyba, albo zapomniałem, że trzeba jakoś ładnie skończyć. Dbajcie o siebie, dbajcie o zdrowie. Pływanie to nie wszystko. Do tego pływania wrócimy, ale to pływanie nie jest najważniejsze. W ogóle zobaczcie, że prawdopodobnie przez tego koronawirusa trochę przewartościujemy nasze podejście do życia, ale również do bliskich, do otaczających nas osób i nie to, co było ważne do tej pory, za chwilę okaże się istotne.
Myślę, że zmienimy się na jeszcze lepsze, chociaż i tak jesteśmy bardzo dobrzy i mam nadzieję, że bardzo szybko spotkamy się nie tu online, ale bezpośrednio na płycie basenu, czy w pubie, czy na rolkach, rowerach lub w innych miejscach, w których lubimy się spotykać, bo lubimy aktywnie spędzać ze sobą czas. Pozdrawiam Was serdecznie i dziękuję naszym gościom, dziękuję widzom i do następnego razu. Jeżeli macie jakieś pomysły na program, chcielibyście wystąpić, macie ciekawe treści do przekazania albo nawet mniej ciekawe, ale zabawne, to zapraszam, zachęcam, żebyśmy tutaj mogli wspólnie budować taką społeczność dzięki temu, że mamy zdobycze technologiczne w postaci internetu i tego typu platform. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia. Dobrej nocy Wam życzę. Dobranoc.